Dwa pierwsze sety gładko wygrane, może to troszkę nas rozluźniło, może myśleliśmy, że już mamy pewne zwycięstwo, no ale Kraków pokazał, że się nawet przy takich porażkach w pierwszych dwóch setach się nie położy. Nie mieli chłopaki nic do stracenia, zaczęli dobrze grać, to ich nakręcało, u nas troszkę nerwowości wkradło, troszkę błędów niepotrzebnych i przez to przegraliśmy tą czwartą partię. Przede wszystkim cieszymy się, że wygraliśmy ten mecz. Takie mecze gra się bardzo ciężko. Drużyna przeciwna nie ma nic do stracenia, my owszem. Także po dwóch setach wydawało się, że wszystko zamknie się w trzech odsłonach, ale niestety tak nie było. I ciężko powiedzieć, może po wygraniu tych dwóch setów straciliśmy trochę fokus, wkradły się jakieś błędy, ale też myślę, że drużyna przeciwna zaczęła lepiej grać. No i później było troszeczkę nerwowo na boisku, to muszę przyznać. Ale tak jak już wcześniej powiedziałem, no ostatecznie wygraliśmy to spotkanie. To spotkanie jest ostatnim spotkaniem w tym roku i z kompletem zwycięstw cieszymy się, wracamy do domu na zasłużony odpoczynek. Na pewno, każda minuta spędzona na boisku, każda wykonana akcja, każda dobra rzecz zrobiona, nawet każdy błąd, który się popełni, daje nam duże doświadczenie. I to na pewno będzie procentować w przyszłości. Dzisiaj było widać, że no, skład jest pomieszany, nie tak jak zawsze to wygląda na meczach plusligowych. No, myślę, że chłopakom przyda się odpoczynek. No, do tej pory byli bardzo eksploatowani na boisku. Mamy teraz przed sobą kilka dni na odpoczynek, mamy kilka dni wolnych, aby po prostu spędzić je z dala od siatkówki, odpocząć, no i z naładowanymi bateriami przystąpić do treningu. Tak jak te dwie pierwsze partie pokazały, to nie było problemu z tym, że zlekceważyliśmy przeciwnika, czy nie było motywacji, tym bardziej, że grały osoby, które mniej grały podczas całego sezonu, także każdy chciał się z nas pokazać. Tak jak powiedziałem, no, troszkę na własne życzenie przegrana ta trzecia partia. Troszkę błędów i nerwowości się wkradło, ale koniec końców wychodzimy zwycięsko i to się liczy.